W dzisiejszym odcinku zagraliśmy zwykły mecz 5 kontra 5, lecz w naszej drużynie będzie znajdować się dwóch impostorów. Zadaniem impostorów jest utrudnianie gry, tak aby przegrać mecz, czyli tak zwane trollowanie. A zadaniem zwykłych graczy jest wygrać grę i na samym końcu zgadnąć, kto był impostorem w drużynie. A teraz dowiedzmy się przed meczem, kto został impostorem. Kubikson, jesteś impostorem. Zrozumiane. Witam, Marcek. Zostałeś impostorem wybranym. Ja. Stara się trollować. Powodzenia. A dodatkowo na Discordzie pojawił się konkurs na takie oto piękne bezprzewodowe schawki od SteelSeries. Aby wygrać, należy spełnić trzy proste wymagania: zasubskrybować kanał, sprawdzić ofertę od SteelSeries oraz zostawić reakcję pod wiadomością na kanale ogłoszenia na Discordzie. Link w opisie. Dobra. Impostor się nie rusza. Tak. No ładnie, nie? Pan Góry jest ostatni. No ciekawe, nie? No ja robiłem flesze. Ja broni nie mogę zmienić jak coś. Daję! Dawaj, flesz nie fleszuj! Ajaj! Hela dostałem od razu. Ale zasuwał ty. O, Kubiksa jako pierwszy się wypalił. A to klasyk to. Jakie topa dostałem? Po Estu! Estu! To nie jest impostor, to nie jest impostor. No chyba. A ile ty graliście tego Metina? Tak kurwa 3 godzinki. A, dobrze. A no widać. Więcej. Armgomato! Konektor jeden. Tą granat to? No i teraz muszę trochę ze spectator poobserwować. No, spektrum. Przeładowuję. No chyba nie jestem impostorem, jak dałem takiego smoka, nie? Ej, konektor czysto jak coś? Nie. Leży ticket. Ale mu olu ci piknął, ty dawaj pędz, o! Dawaj. Dawaj, plantuj. Od kuchni może iść. Prawa jazdy nie masz. Mówiłeś, że zrobisz i co? No się zrobi, nie? No się zrobi. Napiszcie w komentarzu Woolaj trup prawo jazdy, bo on już mówił. Nie umieraj. Jest short. Dobra, jak on nie trafia, ten kubik. Trzymam laser. Ej, no weź! Dobra, ale ty minu podszedłeś mi, no powiedzieli to ze spekta, nic nie zrobiłem. Wyszedł. Dobra, ładnie. Proszę ja. Dobra. Proszę ci wyjść. Ej, Woolaj, to było podejrzane, tak? Bo gram na padzie. Kurwa. Jakiś troll chyba leci. Dla mnie to ty nie jesteś impostorem. Jest tu debilu, ty powinieneś troszkę udawać, jesteś tym impostorem, a nie tak grać. Tak, to najwyraźniej dobrze udaje. Oła! No! Co ty robisz? Myszka mi spadła. Ta myszka spadła. No. My wszystko wiemy. Dawaj, fleszuj. Pomagam. No nie. Ale powiem ci, że na zaawansowanym poziomie grasz na tym padzie, tak szczerze. Czekaj, hopie, pabany, hop, tu. O kurde, o! Timelock, pada. O! Ej, rozłączyło mi pada, no! Nie no, Woolaj to największy impostor aktualnie. Woolaj to jest 100%. Woolaj to jest 100% aktualnie. Ja sobie Echo zagram. Ja też zagram. Aha, a czemu tak nagle ty i on? Co? Ja mam takie lekkie podejrzenia. Ja mam grać Echo? Napisał mi na Steamie, że mam grać Echo. Na Steamie ci napisał, wy się komunikujecie na Steamie. Dobra. Tego, masz ten problem? No tak, ukrywacie przed nami informację, że chcieliście grać Echo. Chyba tego Heda. Ej, nie. Kurna, co on daje? Ej no, patrz to! Dobra, Mercek. Co? Czemu nagle grasz gorzej ode mnie? No, zobacz jak mu... Widzisz! Patrz, chyba mi chyba mnie widzisz. Patrz, jego planta mu dałem na rozgrywkę, patrz. No to defuje. A jeden ma 5 HP jak coś. Jezu, uciekaj! Tak! Uuuu! Ole siodło! Dobra, jest pauza, narada. Estu, kto jest według ciebie impostorem jak na razie? Marcinek troszeczkę mi tam ładnie zaplantował, ale później zagrał jak debil. Mam drugi damage w drużynie, no co ty pi***? Drugi impostor? Pangur, no to zawsze. Dobra, kolejna osoba. Mercek, koło podejrzewasz? Mercek powiedz siebie, no i... No p***ano, co tu stoi koło mnie, bo mnie wkurwia. A drugi to będzie... Kusi? Nie mam binda. K***a, co tam wystaje tą drugą. Dobra, tak dla mnie aktualnie tak samo, Pangur i Woolaj. A, się zgadzamy. Dobra, Mercek i Kubikson. No i chuj, ja wkurwiłeś mnie. Według mnie może być tak, że tutaj nikt nie jest impostorem i szukamy wśród siebie winnych. I to jest bardzo prawdopodobna teza, bo już Kubikson nieraz tak mi odwalał, ale jeżeli rzeczywiście jest tutaj i Kubikson nie kłamie z tym odcinkiem, ja bym wskazał tutaj Kubiksona i Merceka. Oho. Masz. No dobra, a ty Woolaj? Pa, maszyna losująca wylosuje. Losuje. O, sorry.
w dziwnym przypadku losowałem na czeka. Dobra, losujemy jeszcze raz, losujemy. O cholera! To jest dobry traf, wariat. No. Ja się zaszyję, panowie. Ulaj, jeszcze ja nie jestem, bo mega. A mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego masz jednego fraga? No panie, właśnie. Dlaczego grałeś gra na padzie? I czemu grasz na padzie? Bo to jest jego normalne. A czy normalny gracz by grał na padzie? To zawsze tykamy Majora aktualnie. I co, byś grał na padzie? Popatrz na niego, wygląda na normalne. Jaka taktyka, panowie? No, fangu ci się pokażę. No, no. Czekaj. O kurwa, a łupa! No to ja no wyjedź, dawaj fangu! Nie uderz. O, nie, to ci nie uderz. Co jest? A cię nie odzywa teraz. To ci nie uwierzy. Nie ma opcji. Nie ma. Cicho! Właśnie, on tu nie impostoruje, Szemercek, gadasz cały czas. Jak można rozmawiać w jego klaczu? No, przecież to tylko impostor by chyba zrobił. A ty fangasz, co robisz teraz? To nie jest impostor. Cześć, taki był. No dobra. O, weź! Dobra! Co, co pan gry? O, no! Oho! To niezły impostor! Nie, no weź, co ty robisz? No co to jest? Ile tu jest impostorów? Dobra, nie! Nie, ale! No patrz! Zwłaszcza na moim powiem, jak to wyglądało. Tak, na moim powiem. No, no, 5 sekund, żeby mnie na pewno trafić. Jak tam to weszło? Nawet mnie nie dziwiło to, nie? No ładnie weszło, ładnie, ładnie. Znasz pi? Dawaj, idziemy, pangur. Proszę, szosz, dawaj. Chodzi. No, brawo, trzy kile. A trzy osoby. Zrobił, zrobił. Nie, to jest jakiś żart. Ty jesteś żartem. Haha. Jednak pangu dalej i posterem jest. Mogę skomentować? Mogę skomentować? Możesz. No i aktualnie mamy sytuację 2-2. Tutaj widać, że Murajt będzie prawdopodobnie podchodzić na plecy. O! Jak się to patrzy. Mi się jakoś nie. O! Kot! Nie, dobra, okno, nie, pal okno. Myślałem, nie, że to jest przesada, to jest przesada. Przysięgam, ja myślałem, że to Cetyk skacze na... Patrzcie na czat, ile pan góra zadał obrażenia swoim. Chodźmy. Oj, teraz tak nie trafia. A w słoik już tak. Cześć, muszę się podrapać i ty mówię całkiem, bycie serio. Ja podrapałem się. Cię. Uf, siedzi! Idę się schować, idę się schować. Ej, jest tu! Halo! Jest tu! No co? Dobra, Kubikson, ja myślałem, że ja chuj pograł, ale... No ale, stary! Po skaucie, po skaucie, po skaucie! Potwierdzam! Potwierdzam, co że jest po skaucie! Impostor, impostor. Potwierdzam, potwierdzam, że jest po skaucie! Patrz, patrz! Dobra, jeden przy tym. Uuu! No. Ale ty zajebiście grasz na tym padzie, ty. Pim pom 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 pa inyom pom. No, małego sensa, fuck. Nie sensa. Tylko sensa masz małego, ja widzę. Nieważne. No, podobno małe... postery tak maleje, nie? O, proszę bardzo. Posterem, no. Jesteś posterem, kuj. Jesteśmy teraz po drugiej stronie, aktualnie gramy drugą półkę pod CT. Czekaj, cicho, cicho. Tak, kolejna przerwa, panowie, więc teraz tak, od góry znowu lecimy. Estu, koło podejrzewasz, dwie osoby. Pan Górna, dzień dobry. Ja pierdzielę. Pierwsza osoba. Ja 16 na 9 gram, no ludzie, nie umiem tego grać. Nie, nic nie wytłumaczy to, że idziemy sobie shortem, a ty nas po plecach bijesz. No właśnie. No, ale sami ktoś musi was zbejtować, że to ten, bo to taki wiesz, no jak ja bym kurde grał tak jak ty, no to, no to by było takie wiesz. Ja wiem, że ty nie jesteś, ja wiem, że ty nie jesteś. Dobra, i druga osoba, Estu? Kubikson. Ja? No. No dobra. Emercek, koło podejrzewasz? Tego tutaj? Ja. Czyli pan gra, dobrze? Chyba rozumie koncept odcinka, że mamy przegrać, to chyba ty zostajesz. Ale ja mam takie tapy. Dobra, zaraz się tłumaczę. Dobra, nie, ale wiesz co, zmieniam jednak do tego chyba tutaj. O, no to Wulajt, na koło ty go stajesz? Dwie osoby, o podejrzewasz. Tutaj przede mną. Argumenty, po co ja? Co, na komisariacie jesteś, że argumenty ci tak muszę podawać? Ty jesteś kurwa w policji, a nie ja, śmiedziu. Ale ty też, co ty jesteś? Nie, te słowa. Dobra.
Panie kolego, mi się wydaje, że tak. No i masz rację, kurwa, gramy dalej, no. Jeszcze jedno. I ten po prawo, albo ten z lewej. Ten. Ten z prawej gorszy? Niż ten z lewej? Z mojej lewej, ten z mojej lewej jest gorszy, no. Jakiś nurek, no. Dobra, a twoje pangur? Naprawdę, ja 16 na 9 kompletnie nie umiem grać i to każdy wie. To jest no, na moje wytłumaczenie. Zaufać mi, ja nie jestem impostorem. Ja się chcę wtrącić, bo powiedziałeś, że na 16 na 9 nie potrafisz grać. To zabrzmiało, jakbyś potrafił na 4 na 3. To też. Tyle chciałem powiedzieć, dzień dobry. Umiem grać 16 na 3. Dobra, one ty impostuje w tym odpowiedziach. Dobra, ty Kubik są tak nie podsycaj, bo ty sam jesteś impostorem. To jest, jestem w stanie poręczyć, że Kubikson jest impostorem, bo on na 100% jest impostorem. Pomyślcie sobie sami, we własnym odcinku to by miał 2 kile, tak? Dawaj, jeszcze drugą osobę. No, a według mnie drugi, no, nie ma innej opcji niż Mesek Marcin Marcinkowski. Co ja? Kurwa, jestem drugi w tabeli, o chod ci zapierdala. No ale, była skruta do ciebie. Aha, i nagle, no, nagle okay, lecisz dobra. Na drugie miejsce, nie? Dobra, no ja dalej podtrzymuję, że Pangur impostorem jest i Wulajt. Słuchajcie to, czemu ja mam tyle kili? Bo 3/4 moich dów jest przez wszędzie pylka, kurna. No dobra, lecimy, CT, teraz. No i tak, jeżeli jest dwóch impostorów, to jestem pewien, że przynajmniej jednego zgaduję, no bo wiem, że S tu nie jest. No ale no to jest dla mnie logiczne. I jeszcze, że tak mi psycha siada, jak ja head dostaję. No tak, head dostaję. A czemu ty komuś headów nie dajesz? No bo nie mogę. Przysypuję? Mam dobrą zbroję. Dobra, Wulajt jest impostorem. Na odcinkach u siebie gra z rewolwera i mówi, że Deagle to gówno, a tutaj widzicie co robi. No, bez kitu. A Kubikson będzie mi przytakiwać kartę zdanie, bo sam jest impostorem i chce, żeby się obronił. No bo, ale nie, widzieliśmy akcję na shorty teraz? Dobra, nie, nikt nie widział właśnie tej akcji na shorty. Nie, no, i takie pani dostaje. Zobacz taki fit. Dawaj. Daję. Jener Squiddy. Dawaj. Leży. No, Kubikson nagle. No wreszcie. Dobra. Jednego impostora już pomęczyłem, teraz idę drugiego męczyć. Ja pierdolę. O, brawo. Nie, no 100%, no. Czekaj, czekaj, kurna, się przesuń, Marek. Jest jeszcze w sołku. Sody. O! Z nową, na blisko i idzie z nożem. Weź, przesuń się! Co ty zrobiłeś? Dobra, nie, no dla mnie ten. Gdzieś? Brzmi o skinach. No, co to jest? Aha! Dobra, ja nie mam pytań. Rozbij. Pep mu rozbij. No, wiedziałem. Olofajser, robi to! Nie, defuj to! Dobra. No nie mam defa, Dobra. Ja mówiłem, ja już nawet przed tym, jak ty zacząłeś defować, to ja już mówiłem, że zaraz puści. Ale żyj spokojnie. Kurwa, wychodzę stąd, nie? No i dobrze. Nie potrzebujemy impostorów w naszym składzie. Impostor wyeliminowany? No to pauza. Bontes, kurna, przepraszam. No. Ej, taba chciałem zobaczyć, przysięgam. Ja uważam, że na te wszystkie odcinki zgadnij kogoś, tam zgadnij to jest najłatwiejszy odcinek w ogóle jaki kiedykolwiek. Bo ja już w pierwszej rundzie wiem kto i jak. A widzowie będą wiedzieć od samego początku, kto jest impostorem? Nie wiem jeszcze. A nie, będą wiedzieć. No, aha. To cię Kubikson obił do 81. No, a kto cię teraz zabił, co? No bo patrzyłem na impostora. Na kogo patrzy? Aha. Na impostora patrzyłem. Lader. Ja pierdzielę, no 100%. Ale info to same, tak? Oj. Ej, ja już cię wygram dzisiaj. Gramy premkę? Bardzo się śmieje, jakby jakieś auto rozpalał, kurde, swojego dieselka na zimkę. Rampę już jest. Ej, jest, podobra, jest A, jest A. Wiesz co? To pan kur, ja na ciebie oddaję głos. W dupie to mam wszystko, po prostu. Na ciebie leci pierwszy. Ej, no chłopak, ja tu klacza gram. Pierwszy pan kur, to od razu do odstrzału. Na drugi to ty. Witam tutaj wszystkich zgromadzonych. Ja nic nie będę mówić na swoją obronę, każdy wie, że ja jestem niewinny, nie będę tutaj nic więcej dodawać. Na 100% Kubikson to jest dla mnie na 100% i według mnie Mercek, tutaj pewności nie mam, ale no... Zakiwam głową, więc na pewno dwóch impostorów, Kubikson i Mercek. No i to już nawet widać. Po krótkiej przerwie chciałbym powiedzieć, że nie dziwiłem się, jakby nie było żadnego impostora i Kubikson nas troluje, koniec. Dom. To powiem tak,
Ciężkie się trafiło, bo w zespole mam ciebie, ty nagrywającego. Jak ty nie jesteś impostorem, to odcinek, pozdrawiam. Kolejny, Pangur. To kurwa, to rozpoznać, to kurwa. Chyba Hubert z Milionerów by musiał to kurwa, żeby go rozpoznać. I Ulaj, który grał na padzie. Moim typami są Pangur. I teraz muszę pomyśleć. Na siebie Estu... zagłosuj. A da się tak? No. Da się. Przynajmniej będziesz na siebie punkt. A da się tak? No, jesteś impostorem. No to na ciebie. No jest, no jestem, ale ten... A sorry. To tak. Estu grał dobrze, ale miał parę dziwnych akcji. Tego tu nie będę komentować, ale wydaje mi się, że on chyba nie był w tym odcinku impostorem. Strzelam niestety, Kubikson, na ciebie. Witam serdecznie. Ja proszę państwa, pierwsze moje typy był Kubikson i Emercek, ale jako, że jestem niezdecydowany i w ogóle, stawiam na Pangura i na Esta. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. A ciebie kto przesłuchuje? GoTV. GoTV przesłuchuje. Dobra, a więc moimi typami są tak. Na 100% byłem nim ja, ponieważ wszystko wiedziałem, oraz drugim impostorem. Siema, Emercek. No. Ja to od pierwszej rundy widziałem, bo ja mówiłem, że to jest najłatwiejszy odcinek. Oczywiście. Chyba więcej na mnie nie zagłosowało, niż zagłosowało, więc chyba wygrałem ten odcinek, prawda? No, wygrałeś, gratulacje, Mercek. No i... Ona wie, jak się zagłosowała. No, zwiedziłeś, Wlaj. Musiałeś zacząć grać dobrze, kurwa, przez siebie. Nie zmienił tej niepanej zdanie, chyba. A więc dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie sobie, podajcie do chłopaków. Link w opisie. Dobra, nara.